Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie szybkie rozpakowanie, rzut oka na powerbank od firmy Fresh & Rebel. Powerbank ten posiada pojemność 2600 mAh i atrakcyjną cenę. Sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Dostępny jest także w kilku kolorach. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc oto powerbank od firmy Fresh & Rebel. Powiem Wam, że pierwszy produkt tej firmy na moim kanale. A jak widzicie, charakterystyczne logo tej firmy. Powerbank o pojemności 2600 mAh, czy nawet mocniejsze smartfony naładujemy w pełni przynajmniej raz. Naładujemy też sobie na przykład większość tabletów z takiej pojemności. A cena tego powerbanku nie jest jakaś wysoka. Sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Co jest ważne, że część takich powerbanków, między innymi ten, sprzedawane są już naładowane. Fully charge, ready to use. Świadczy to też przede wszystkim o jakości ogniw. Prawdopodobnie są tu lepsze ogniwa, chociażby Panasonica, które często są stosowane w takich droższych powerbankach. Być może uda się to sprawdzić do recenzji. Natomiast chodzi o to, że jeśli mamy tanie powerbanki, taki powerbank naładujemy, włożymy go do szuflady na powiedzmy 2 tygodnie, miesiąc, on straci pewną część mocy. W przypadku dobrych ogniw mamy gwarancję, że taki powerbank nawet wrzucony do szuflady na kilka miesięcy zachowa większość swojej mocy. Po prostu wyjmiemy, użyjemy, będziemy korzystać. To jest ogromna zaleta. Skoro powinien on być w pełni naładowany, to świadczy o ogniwach. A zobaczymy, może gdzieś będzie jakaś informacja. Mamy taki obrazek pokazujący podłączenie. Proste rzeczy, kompatybilność iPhone'y, Android, Windows, BlackBerry i tak dalej. Różne czytniki, MP3, aparaty, kamery, po prostu wszystko możemy podpiąć tym portem micro USB. Mamy wskaźnik naładowania baterii, więc sprawdzimy sobie, czy jest faktycznie naładowana. No i bardzo małe rozmiary to widzimy. No i parametry. 72 gramy to jest waga, natomiast nie mamy tutaj chyba podanych nigdzie ogniw, jak jest producent. Być może będzie to na stronie producenta, to sobie sprawdzimy. A teraz już spróbujemy to wypakować. Dobra, w ten sposób to idzie. Dobrze, powerbank już wyskakuje. Otwieram i końca nie widać, ale chyba już mamy ostateczną fazę. Dobra, sam powerbank, tu pewnie gdzieś będzie kabelek. O, dobra, to by było wszystko z zestawu. Powerbank Fresh & Rebel. No i mamy więcej informacji o tych LEDach, wszystkie porty, wyjścia. Dwuletnia gwarancja i dowiadujemy się też, że ten powerbank ma całą serię zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i innych, więc to bardzo dobrze świadczy o jakości. Natomiast co do producenta ogniw nie dowiedzieliśmy się tutaj niestety tego. Kabelek mamy króciutki, płaski, micro USB. I oto sam powerbank Fresh & Rebel, naprawdę niewielki. Obudowa błyszcząca, no nie jest za ciężki, faktycznie można go wrzucić do kieszeni nawet. Tutaj mamy wejścia jedno nad drugim, USB. Żeby naładować powerbank, podpinamy w ten sposób i podłączamy do komputera tym wtykiem. Jak się naładuje, to odwracamy proces, czyli ten sam kabelek ląduje tutaj. A z tego już ładujemy sobie na przykład telefon. Jak to działa w akcji, zobaczycie sobie w pełnej recenzji. Już niedługo pewnie. Dobrze, sprawdźmy sobie szybciutko, jak jest z tym naładowaniem. Pewnie, żeby sprawdzić, wystarczy raz nadusić. No ok, widzimy, że jest dobrze. Czyli można teraz sobie w sumie podpiąć kabelek. Podłączamy telefon. I nam się ładuje. Tak więc teraz ten powerbank poddam testom. Zobaczymy, ile zajmie jego rozładowanie, ile urządzenia naładuje, potem ile zajmie naładowanie. No i za jakiś czas zobaczycie recenzję. Pamiętajcie, że cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!